kultowy Volkswagen Golf 4. Już po montażu, bardzo wysokiej jakości głośników, audio system HX165SQ, czyli taki zestaw wysokiej klasy, zestaw, można powiedzieć, podstawowy zestaw klasy high-end. Coś dla miłośników naprawdę dobrego brzmienia. Twittery HS25+, midwoofer. To są głośniki wersji Evo, czyli tej zmodyfikowanej, ulepszonej. W drzwiach midwoofer z membraną aluminiową. Głośnik made in Germany, membrana walcowanego na zimno aluminium. Do tego zwrotnica, która ma 1700 możliwości ustawień. Wykorzystaliśmy sporo z tych ustawień w tym strojeniu. W tej chwili głośniki te grają pod samym radiem, ponieważ tutaj potężny wzmacniacz czterokanałowy klient sobie wcześniej podłączył do subwoofera. My nie mieliśmy z tym nic wspólnego. W tej chwili po prostu montujemy głośniki, wygłuszyliśmy drzwi. Na razie gra to pod samym radiem, ale wkrótce będzie tutaj dobry wzmacniacz takiej klasy Hi-Fi. Ale posłuchajmy różnicy między tym, jak grają głośniki te przednie, a fabryczne głośniki w Volkswagena. To są głośniki, które kosztują 1300 zł za parę. Większość takich głosów na forach twierdzi, że głośniki drogie nie nadają się pod radio, grają za słabo pod radiem. Otóż te głośniki grają pod radiem dużo, dużo mocniej i czyściej oczywiście niż głośniki fabryczne, mimo że są jeszcze sprawne i nie rozpadły się. Charakterystyka nie jest jakaś szaleńcza, raczej wyrównana. To są fabryczne głośniki z tyłu. Muzyka jest klienta, nie mam pojęcia, co to gra. Głośniki fabryczne. Wspominam, grają głośniki audio system HX165SQ, czyli głośnik high-endowy, głośnik, który ma 100 W mocy w RMS-ie i który kosztuje 1300 zł.